Okej, dobra. Zbieram się do tego gadu-gadu. Już jedno nakręciłem, ale go nie wystawię, bo odgrażałem się, że opowiem o tym, dlaczego wróciłem i całą tą historię, ale jednak zostawię tutaj prywatności. Niech będzie, że wróciłem, jestem. Fajnie jest być z powrotem. Krótko o lokalu, no było fajnie na początku, potem to jakoś tak nie bardzo wyszło. No ale jak to powiedział mój kolega, nigdy nie mów nigdy. Ja zrobiłem ten błąd, powiedziałem, że nigdy już nie wrócę i to był chyba błąd, bo odbiło się to przeciwko mnie. No ale nic, jestem, także będziemy jeździć, będziemy kręcić. Trasy będą krótsze, nie będzie to Kalifornia, przynajmniej na razie. A mają to być krótsze trasy, jakaś Minnesota, South Dakota, Iowa, czasami jakiś Texas, ostatnio było Salt Lake City w Utah. Także fajny wyskok. Zobaczymy jak będzie, ja już nie wierzę w to co ludzie mówią, szczególnie szefowie. Więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, czy będzie tak jak było obiecane. Jak będzie tak jak jest obiecane, to myślę, że będzie dobrze, nie? Takie krótkie strzały, tak 4-5 dni w trasie, 2-3 dni w domu. Jakby to tak wyszło, to będę zadowolony, nie? Poza tym, tak jak mówię, jeśli chcecie coś wiedzieć, żebym o czymś opowiedział w tym gadu-gadu, ja postaram się wymyślić coś swojego, ale dużo łatwiej mi jest, jak to wy zadajecie pytania, czy dajecie mi jakieś pomysły na gadu-gadu. Bardziej, że ja nienawidzę gadać do kamery, no ale staram się to jakoś zrobić w miarę. Także, tak jak mówię, jesteśmy, teraz jedziemy przez South Dakota, nie wiem, czy będzie widać coś w siebie, ale w sumie to tam nic nie ma za bardzo co oglądać. Płaska droga, słuchajcie, przez 150 km, to tak 200 km coś tak jedzie i ani razu kierownicą nie skręca. Na pewno dużym plusem jest to, że jest to ograniczenie prędkości do 130 km na godzinę, więc tak się staram jechać. Rozładowałem się w południowej Dakocie, teraz lecę załadować się w sąsiednim stanie Iowa. No i lecimy na jardę, nie? Zostawimy przyczepę, naczepę. Przepraszam, nie przyczepę, naczepę. Już się staram się uczyć, żeby mnie za bardzo nie krytykowali. Na jardzie, a potem nie wiem, czy będziemy szli do domu, czy coś weźmiemy wieczorem, pojedziemy dalej. Tego to jeszcze nie wiem, ale na pewno się dowiem. Mam nadzieję, że pójdziemy do domu. Idziemy, Boże, ja już mówię, wiem nogi, pójdę do domu. Przynajmniej na tą jedną noc już tam mogę wyjechać, nie? No ale to zobaczymy jak będzie. Także słuchajcie, ci, którzy śledzą Stronkę od dawna, dzięki ślicznie, że dalej na niej jesteście. Dla wszystkich nowych ludzi, którzy są na stronie, zapraszam do oglądania, zadawania pytań. Powiem tylko, nie zadawajcie już skąd się tu wziąłem i jak mam papiery. To jest bodajże w gadu-gadu drugiej części na YouTube. Bo to pytanie padało często, ale to już raz wyjaśniłem, nie? Także trzymajcie się, będziemy kręcić gadu-gady. Dajcie mi jakieś pomysły, pomóżcie mi trochę. Powiedzcie, co chcielibyście zobaczyć, a co mogę zrobić, żeby was zainteresować czymś i na pewno będziemy działać, dobra? Trzymajcie się, na razie i miłego dnia. Bye!